dzisiejszy mecz z Krakowiem potwierdził, że naprawdę dobrze gracie w tych playoffach. Udowodniliście to zdobywając 5 bramek. Jak ocenisz to spotkanie? Myślę, że początek był dosyć nerwowy z naszej strony, spowodowany oczywiście tym brakiem meczu w ostatnim tygodniu. No ale z przebiegiem spotkania, z każdą minutą mi się zdaje, że wyglądaliśmy lepiej niż Krakowie. W tych meczach z Orlikiem udowodniłeś, że jesteś naprawdę wartościowym napastnikiem w zespole Tauron KHG KS-u Katowice. Dzisiaj to potwierdziłeś zdobywając kolejną bramkę. No tak, udaje się, ale myślę, że w playoffach nie ma żadnej różnicy, kto strzela bramki. Najważniejsze jest kolejne zwycięstwo i kolejna cegiełka do tego wymarzonego finału. Powiedz mi, bo GKS Katowice to jest dziwna drużyna, dlatego że wy zawsze strzelacie całą drużynę. To znaczy rzadko kiedy strzela jeden zawodnik kilka bramek. Dzisiaj to udowodniliście. To jest ta moc GKS-y? Tak, tak. Jeden za wszystkim, wszyscy za jednego. Mi się zdaje, że tak jak mówiłem wcześniej, że nie ma różnicy, kto naprawdę strzela bramki, tylko kolejne zwycięstwo i tak to właśnie wygląda. Radek, czy taki mecz pełen zwrotów akcji, pełen walki, tej determinacji, to ten mecz, który buduje potem tą waszą siłę na kolejne spotkania? Tak, tak. Na pewno kibicom też się podoba takie spotkanie, że to nie jest jednak wysokie zwycięstwo, tylko bramka za bramkę. No i to wszystko. Dzięki.